I widać w tej wersji ponownie. Po momencie, w którym Frog w końcu nauczył się magii. Jak widzicie, jest to magia wody taką samą, jaką ma Marl. Ale nie ma lodu, tylko wodę. I także uczy się czarów leczniczych. Też jak widać, rozwój Marl i Froga będzie dość podobny. Przynajmniej taką mam nadzieję. Będę miał z kogo wybierać. Wracamy do tej jaskini magii, w której mamy skrzynkę zapieczętowaną magiczną mocą. I czas na rozpoznawanie kolejnej podwójnej techniki, którą jest strumień. Zanim jeszcze zaprezentujemy właściwą wodę. Ale trudno, zaraz to zrobimy. No to, jak widzicie, czar wody objawia się w tym oto bąbelku. I tak. Wow. Wow. Tak, atak lodowatą wodą to też jest technika podwójna dla Froga i Marl. Więc mamy walkę z stadem gremlinów. Ała. Nie dadzą nam zaatakować. No, zimna woda to kolejny atak obszarowy. I bardzo fajnie wygląda. W dodatku jest bardzo mocny. Więc nie ma co żałować, że wykasowaliśmy z drużyny Luke jej antpody. Oczywiście i podwójną technikę. Sever rozprawi się z wampirami, a... Wodę na dwójka... Atakuje zimną wodą. To jest atak w pełni obszarowy. Atakuje każdego na ekranie, więc... Wreszcie mamy atak, który atakuje absolutnie wszystkich. Co jest napisane krwią? Atak na żonglera z zamku Magusa. Obrona jego zwiększa. Strzeżcie się. No więc witamy... dokładnie w tym miejscu. Na tej wyspie nie ma niczego oprócz jaskini magii i wielgachnego zamku Magusa. Zaraz. Jak widzisz, czeka nas trochę eksploracji. Toż to przecież... Tak, zamek Magusa też posiada po prostu świetną muzykę przy wprowadzeniu. Zamek Magusa! Wchodzimy. Tak. I witajcie w zamku Magusa. Cicho tu. Musiałem się upewnić, że na... Wow. Emulator mi się przycina. Wreszcie. Nasz skarb. Haha. Pobawmy się.
Dziwne. Księżniczko Nadia. Byłem w błędzie, proszę, wróć do zamku, zaraz. To jest 600 rok naszej ery? Na pewno. O, to musi być Lin. Frog, jesteś cały. Jeden eter, dwa. Więc, Sever, więc ty kręcisz się od czasu z tym, tak się o ciebie martwiłam. Nie. Tu jest coś nie tak. Jakiś tron. Tu jest coś nie tak, naprawdę. Postacie z 1000 roku naszej ery. W zamku Magusa w 600 roku naszej ery. I te dzieci. Tak. Zakośmy mu skarb przed oczu. Kolejny eter 2. Pobawmy się. Pobawmy się. Tak, mnie nie jest aż tak dość w miechu, panowie, wiecie? Kolejny tron. Jeden eter 2. I jeden namiot. Jakiś miecz. Obstałem, że to tron. Nie wiem dokładnie, ale tak myślę. Wracajmy się. Nie lubię tego miejsca. I widzicie, na środku jest teraz punkt zapisu. Zaraz. Ozzy. Witaj, Glenn, albo raczej ser rzadko. O, widzę, że znalazłeś sobie zastępców Syrusa. Magus jest teraz trochę zajęty, niestety będziecie musieli walczyć ze mną. Szedłem Jerzem Slashem i Targiką Fleą oraz... jeju! Będziecie musieli pokonać wszystkie 100 potworów w zamku. Dużo. Krwawy deszcz spada HP. Ale na szczęście mamy zimną wodę. Która zmiata wszystkich po kolei. To jest, jak mocny jest ten atak. Marlo osiąga wyższy level. Wszędzie rozbiewa echo. Ten zamek po prostu emanuje mroczną atmosferą. Czy pożądasz na kostrzego skarbu? Tak, w takim razie może chodźcie się z nami. Prosimy, bardzo prosimy. Pobawmy się, duszki. Dać cienie, nie? Tak, mam taką nadzieję, że ich pamiętacie. Otóż... a nic się nie zmieniły. Ot. Jedna bariera. Zmniejsza magiczne obrażenie o 1/3. Tak... Ano tak! Zwiększy krytyczny atak Masamune, więc załóżmy mu metal bohatera. Po prostu nie lubię, kiedy moje postaci mają tak mało HP. Mam ochotę zrezygnować ze srebrnego na rzecz jednej z moich postaci. Ale... Tak, tak, wróć do zamku. Tak. Najlepiej jako trup! Mięśniak, wampir i czarodziej? Kolejni. Zapewne zimna woda ich zmiecie. Zimna woda zdrowia doda. Aaaa! Czarodziej musi... no... Po prostu ataki magiczne muszą nie robić na nim żadnego wrażenia, skoro ich uleczy się nimi. Wrog osiąga wyższy level, to dobrze. 19, 18, 18.
Ta skrzynka już była otwarta. Wrog, jesteś cały. Nie za bardzo mi się to podoba, wiesz? Wow! Możemy już znowu naparzać w czarodzieja. No i to nie bardzo mi się podoba. Niestety chyba będzie trzeba najpierw wykończyć wszystkich wokoło. Ech. 2, 3, 4. W każdym razie... niedobrze!